Cześć. 16 października, Londyn, premiera smartfonów z rodziny Oppo Reno 2. Przyjrzyjmy się im bliżej. Przedstawione dziś modele mają kilka wspólnych cech. Wśród nich można wymienić charakterystyczną stylizację z wysuwanym przednim aparatem, jak też paskiem biegnącym wzdłuż tylnej ścianki. W obu modelach znajdziemy również akumulatory o pokaźnej pojemności 4000 mAh z technologią szybkiego ładowania napełniającą akumulatory w 85 minut. Głównym modelem serii jest Oppo Reno 2, wyposażony w 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400x1080 pikseli ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych oraz trybem ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. 16-megapikselowy aparat do selfie wspierany diodą LED ukryto w charakterystycznej płetwie wysuwającej się z górnej ścianki obudowy. Aparat oferuje zaawansowany tryb upiększania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na tyle obudowy znajdziemy komplet pod przewodnictwem 48-megapikselowej matrycy Sony IMX586 z obiektywem o przysłonie 1.7 i optyczną stabilizacją. Kolejny moduł to 8 megapikseli i obiektyw szerokokątny o polu widzenia 116 stopni i jest to aparat z autofokusem. A za nim jeszcze teleobiektyw z przysłoną 2.4 i matryca 13 megapikseli. Ten ostatni moduł zapewnia dwukrotny zoom bezstratny, a także pięciokrotny zoom hybrydowy, wykorzystujący wszystkie trzy główne obiektywy. Technologia łączenia obrazów zapewnia płynne przejście zoomu. Ostatnia 2-megapikselowa matryca monochromatyczna zajmuje się portretami. Aparaty mają oczywiście tryb manualny i nocny, a przy zapisie wideo do 4K można skorzystać z ultrastabilizacji oraz zoomu mikrofonowego czy dźwięku przestrzennego. Sercem smartfonu jest 8-rdzeniowy Snapdragon 730G zestawiony z pamięcią 8 GB RAM i 256 GB flash. Pamięć wewnętrzną można rozbudować kartą, ale w hybrydowym slocie. Nie zapomniano o wyjściu mini jack czy NFC, jest także system nagłośnieniowy Dolby Atmos. Smartfon ten występuje w kolorze czarnym lub niebieskim, a jego cena na polskim rynku wynosi 2299 zł. Drugi z modeli, Oppo Reno 2Z, to propozycja trochę okrojona, ale i tańsza. Wciąż możemy liczyć na 6,5-calowy ekran AMOLED z wkomponowanym czytnikiem papilarnym, ale z nieco szerszą ramką i minimalnie mniejszą rozdzielczością 2340x1080 pikseli. Pamięć operacyjna wciąż jednak ma aż 8 GB, ale wewnętrzną zmniejszono już do nadal przyzwoitych 128 GB. W modelu tym zastosowano procesor MediaTek Helio P90, a przedni aparat fotograficzny chowa się już w nieco bardziej konwencjonalny sposób. Zmodyfikowano również nieco tylny aparat fotograficzny. Stracił on stabilizację głównej matrycy, a aparat z teleobiektywem ustąpił miejsca kolejnej dwumegówce, tym razem już kolorowej, która podobnie jak tamta monochromatyczna zajmuje się efektami rozmywania tła. Ten model występuje w nieco bardziej klasycznej kolorystyce, w czerni lub bieli, a jego cena to 1699 zł. I to na razie tyle z premiery Oppo Reno 2, a ja już teraz zapraszam Was na pierwsze wrażenia związane z tym smartfonem. Znajdziecie je na naszym kanale.